Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy powiatu kamiennogórskiego, spotykamy się przed świętami Wielkiej Nocy. Święta Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego to takie święta, kiedy spędzamy je zwykle w gronie rodzin, naszych bliskich i przyjaciół. Zdajemy sobie wszyscy sprawę, że w tym roku te święta będą trochę inne. W związku z sytuacją, którą mamy z epidemią koronawirusa, chciałbym z tego miejsca również Państwa wszystkich bardzo prosić i zapelować o to, abyśmy spędzili te święta właśnie w nieco inny sposób. Te święta będą dla nas takim egzaminem z naszej odpowiedzialności i czasem próby, w jaki sposób potrafimy wszyscy wspólnie przeciwstawić się rozwojowi tej strasznej epidemii. Chciałbym Państwa bardzo prosić o to, abyśmy w miarę swoich możliwości unikali dużych spotkań, bo to jest bardzo ważne dla nas, aby rozwój tego wirusa zahamować. Wiemy, że na okres połowy kwietnia, na okres ten świąteczny i poświąteczny przypadnie prawdopodobnie bardzo duża, czy największa może ilość zachorowań. Dlatego też jeszcze raz apeluję, spędźmy te święta odpowiedzialnie, w taki sposób, abyśmy jak najszybciej mogli wrócić po tym wszystkim do normalnego życia, do normalnego funkcjonowania. Wiem, że będzie to dla nas wszystkich bardzo trudne, bo tradycja nasza była zawsze inna, zawsze spotykaliśmy się w gronie rodzin, w gronie przyjaciół, ale ten okres będzie dla nas takim okresem próby. Bądźmy z naszymi rodzinami, z naszymi przyjaciółmi w myślach, miejmy ich w sercach, ale niekoniecznie spotykajmy się na jakichś większych spotkaniach. Niezależnie, Szanowni Państwo, od tego wszystkiego, w imieniu swoim, w imieniu Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego, w imieniu wszystkich radnych Powiatu Kamiennogórskiego, chciałbym Państwu złożyć życzenia świąt radosnych, bo święta Wielkiej Nocy to święta bardzo radosne. Życzę więc Państwu świąt radosnych, a przede wszystkim świąt zdrowych, abyśmy po tym zdanym egzaminie z naszej odpowiedzialności mogli jak najszybciej wrócić do normalnego życia. Życzę wszystkim Państwu dużo, dużo zdrowia. Thank you.